czasie czas. Musi upaść całkowicie fałszywy obraz wybudowany przez Kościół, fałszywy obraz wszystkiego, nic bardziej fałszywego, co zostało oparte o kłamstwa i cuda wymyślone. Są to tylko kościelne pomówienia i chcieństwa kościelne i ich słów. Zawsze chodziło kościelnym tylko o władzę i pieniądze. Nic wartościowego nie mają do powiedzenia, więc prawda jak oliwa na wierzch wypływa. Te ich kłamstwa muszą wreszcie całkowicie upaść. Fałszywy kościelny znak spali się w ogniu raz na zawsze. Kościelni, aby was przyciągnąć w każdy możliwy sposób, budują wam szopki, tak zwane żywe, ale dla was to wszystko jest martwe, bo nieprawdziwe, więc robią sobie z was szopki i nic więcej. Chcą, abyście uczestniczyli w tych ich ciemnych, nieprawdziwych rytuałach i szopkach. Sami przecież mówią, jak coś się wam dzieje w ziemskim życiu, ale szopka, to też stawiają wam szopki, bo to ciemne obrządki. Oni wam mieszają w głowę, a czas już się odlicza. Wy dalej im wierzycie i im stawiacie pomniki. To wszystko za chwilę całkowicie upadnie. Wasze domostwa, ogrody, wasze samochody. Wszystko, co macie, pójdzie w nicość, a ciemni i tak wam o tym nie powiedzą. Oni wiedzą, że muszą wszystko stracić, abyście nie wiedzieli, o co chodzi. Bo byście ich z tych ciepłych posadek powyganiali. Wy byście ich natychmiast pociągnęli do odpowiedzialności za te wszystkie brednie, jakie wam opowiadają. Przyjdzie taki czas, iż będą kościelni uciekali przed tymi, którzy w nich ślepo i bezgranicznie wierzą. Wtedy zrzucą te ciemne szaty, aby przed wami uciec, ale wy i tak ich rozliczycie. Odliczanie rozpoczęte do punktu, w którym wszystko się przenicuje, abyście mogli wrócić do żywych i duchowych na zawsze.